moje drogie dzieciaki. To ja, wasza lekarka, bajkopisarka. Normalnie jest ze mną wróżka Zuzia, ale dzisiaj wyjątkowo będzie mi towarzyszył ktoś, kogo już chyba znacie. A mianowicie Niesłyszek. Posłuchajcie, razem z Niesłyszkiem chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o bardzo ważnej rzeczy. O tym, że to wy i ty możecie pomóc dzieciom, które gorzej słyszą. Damy wam bardzo cenne wskazówki. Wskazówkę... Jak mnie było słychać? Hania pokazuje, że tak sobie. Zgadza się. Jeżeli rozmawiamy z osobą, która gorzej słyszy, zasada numer jeden. Nie zasłaniamy ust. Mówimy wyraźnie, staramy się mówić głośno, ale nie krzyczymy. Ok? Zasada numer dwa. Kiedy chcemy porozmawiać z kimś, kto gorzej słyszy, bardzo ważne jest to, żeby wokół nie było za dużo hałasu, więc można wyłączyć głośną muzykę, można zamknąć drzwi. I teraz bardzo ważne pytanie. Czy mówi się tylko ustami? Jak myślicie, co ja teraz robię? Witam się z wami. Tak, i tak samo można rozmawiać z osobami, które gorzej słyszą. Czasami możecie używać rączek. Nie każdy zna język migowy, ale niektóre rzeczy możemy sobie pokazać. Tak jak w kalamburach. No dobrze. Jeszcze jest jedna rzecz. Kto z was lubi rysować? Czasami, jeżeli chcemy coś powiedzieć, to tak naprawdę możemy to też narysować i też będzie łatwiej osobie, która gorzej słyszy, jeżeli dostanie piękny rysunek, bo może coś ważnego przez ten rysunek będziecie chcieli jej powiedzieć. No dobrze. I jeszcze jedna wskazówka. Czasami, jeżeli macie kolegę albo koleżankę, która gorzej słyszy i nagle jesteście w jakimś innym miejscu, gdzie jest bardzo dużo osób, na przykład na przyjęciu urodzinowym i wszyscy chcą powiedzieć wszystko, to w takiej sytuacji ważne jest, żeby od czasu do czasu zrobić przerwę i żeby jedna osoba powiedziała tej, która gorzej słyszy, albo pokazała, co się w danym momencie dzieje. No dobrze, moje kochane dzieciaki. Usłyszałyście dzisiaj bardzo dużo cennych wskazówek. Prawda, Niesłyszku? Także trzymam za was kciuki i życzę wam, żeby dzięki wam innym dzieciom było miło i fajnie. To co? Widzimy się w kolejnym odcinku? Pa, pa!